Dzisiaj pokażę Wam, jak sobie przygotowuję klej do obstawiania narożników. Ogólnie zawsze kleiłem tylko na klej gipsowy T z Doliny Nidy. Jest to bardzo dobry klej, ale szybko wiąże i nieraz jak mi się nie uda wyrobić, to po prostu idzie na walenie. A więc mieszam go sobie z klejem z tynkiem MP75 lekkim, gdzieś w proporcji 1:3. Wtedy ta zaprawa jest dużo plastyczniejsza niż samego MP75. I lepiej mi się klei narożniki. O, jest mieszadło. A głównie chodzi o narożniki poziome, czyli nad oknami, tak? Bo nieraz jak patrzę, że kleją po 2-3, jeden narożnik 3-5 metrów, no to trochę porażka. Samym MP75 kleję tylko listwy pionowe, jak jest taka potrzeba, bo jest dużo słabszy właśnie od kleju gipsowego T. Jeszcze ziepko dosypę i łatwiej jest je potem wyrwać, nie krzywią się tak i można je jeszcze raz wykorzystać. Ładna konsystencja. Za jakieś 5 minut już raz, 5 minut, 2 minuty go przemieszam. I się ładnie trzyma. Nie ma mowy, żeby jakiś narożnik się urwał.